Gdziekolwiek jesteś, chciałem, żebyś zwrócił teraz uwagę na to miejsce. Żebyś zwrócił uwagę swoje uszy i swoje oczy. Chcę ci powiedzieć dzisiaj o czymś, co jest niezmiernie ważne dla każdego człowieka. Chcę ci powiedzieć o tym, że jest możliwość uzyskania zbawienia. Chcę ci dzisiaj powiedzieć o tym, jaki wielki i potężny jest Bóg. Chcę, żebyś dzisiaj się dowiedział o tym, że jest szansa dla każdego człowieka, żeby uniknąć piekła, żeby móc spędzić wieczność w niebie i żeby tutaj życie na ziemi stało się normalnym życiem. Życiem, które nie będzie poddane diabelskiemu wpływowi. Chcę, żebyś dzisiaj usłyszał wielką prawdę, że Jezus Chrystus, On naprawdę jest żywy, że to nie jest mit, że to nie jest historia. Chcę, żebyś dzisiaj zwrócił swoją uwagę na największą prawdę we wszechświecie, że Jezus Chrystus, Boży Syn, umarł za grzechy ludzi, zmartwychwstał i żyje. I coś ci powiem, spotkałem Go osobiście i mam na to dokumentację, że jestem zdrowy psychicznie. Kiedy miałem 17 lat, zabiłem człowieka. Jestem człowiekiem, który spędził 10 lat w więzieniach. Byłem dealerem narkotyków. Byłem człowiekiem, który handlował i produkował narkotyki. Byłem człowiekiem, który wrzucał ludzi do bagażnika, pił i katował ich. Ale kiedyś spotkałem żywego Boga. Kiedyś w więzieniu spotkałem żywego Boga. Nie obraz, nie figurę, nie system religijny, ale żywego Boga. Jeżeli ja mogłem Go spotkać, będąc zupełnie na dnie, to Ty jesteś na pewno lepszym człowiekiem niż ja. I On dzisiaj woła do Ciebie, przyjdź do mnie. Jezus Chrystus dzisiaj mówi, przyjdź do mnie, poznaj mnie osobiście, a Twoje życie ulegnie absolutnej zmianie. Ja wiem, że to, co mówię, może być banalne teraz w tej chwili, ale jeżeli o tym zaczniesz rozmyślać, jeżeli sięgniesz do Biblii, to zobaczysz, że ja mam na to udokumentowane fakty. To jest księga, która została napisana bardzo dawno temu i tam jest ta prawda o tym, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Religia wykrzywiła tą prawdę. Religia nam mówi, że musimy robić różne rzeczy, żeby być zbawionymi, że musimy przestrzegać przykazań, że musimy chodzić do kościoła, ale to nie jest prawda. Prawdą jest to, że jeżeli oddasz swoje życie Jezusowi, to On zmieni je absolutnie. Słuchaj, nie ma takiego człowieka, który nie popełnił grzechu. Kiedy tu przyszedłeś na ziemię, już stałeś się człowiekiem, który działa w systemie grzechu. Jeszcze nie zrobiłeś nic dobrego ani złego, ale już wszedłeś w system grzechu. I jest z tego jedyne wyjście, osobiste spotkanie z Jezusem. Możesz się zastanawiać, jak można spotkać Jezusa Chrystusa. Rzecz jest bardzo prosta. Wystarczy uwierzyć. Słowo Boże mówi, że wszystko się dzieje przez wiarę. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Ja się Ciebie pytam, czego się spodziewasz? Czy spodziewasz się patologii? Czy spodziewasz się zniszczenia? Czy spodziewasz się, że będziesz leżał przez całe życie na ziemi, a diabeł będzie Cię niszczył? Myślę, że nie. Myślę, że spodziewasz się normalnego życia. Myślę, że spodziewasz się dobrego życia. Myślę, że spodziewasz się tego, że możesz spędzić wieczność z wielkim Bogiem, chociaż jeszcze dzisiaj Go tak nie nazywasz. Jeżeli wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz, to wystarczy, że uwierzysz. Wiesz, jak możesz to zrobić? Wystarczy, że jeszcze dzisiaj skierujesz swoje serce na ten prosty fakt, że Jezus Chrystus naprawdę żył na ziemi, że On był Bogiem i człowiekiem w jednej osobie, że On umarł niezasłużoną śmiercią na krzyżu zamiast Ciebie, że to Ty powinieneś za swoje grzechy, za swoją niezależność wisieć tam na krzyżu Golgoty. Jeżeli uwierzysz w to, jeżeli przyjdziesz do tego Boga i powiesz: Boże, potrzebuję Ciebie. Boże, ja zdaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie sam sobie pomóc. To wtedy On zmieni Twoje życie. Słuchaj, Jezus zmartwychwstał. On naprawdę wstał z grobu. Jeżeli uwierzysz w tą prostą prawdę, to śmierć przestanie być dla Ciebie problemem. Ja